Panie Tomaszu, 20 lat temu równo, bo to był rok 1998, otrzymuje Pan nagrodę jako młody architekt. To jest nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich dla najlepszego, dobrze zapowiadającego się architekta. Dzisiaj troszkę upłynęło, właściwie za chwilę Abraham, więc taka jest pewna cezura. To gdybym jeszcze pana... rok. Otóż to, ale gdybym Pana zapytał, to gdzie się Pan teraz plasuje? W środku, jeszcze na początku, czy no, już spijając najlepsze soki żywota? Ja zupełnie szczerze muszę Panu powiedzieć, Panie Adamie, że nie mogę się jakoś przyzwyczaić do faktu, że ten czas upływa nieubłaganie i wypadałoby już wejść w fazę dorosłości. Ciągle mam wrażenie, że najlepsze przede mną, że ciągle się uczę, że dzieje się tak dużo rzeczy, tak dynamicznie, że to co robię nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, żeby następował jakiś zniżony lot albo wyciszenie pewnych emocji albo już lekkie hamowanie. Nic z tych rzeczy, ciągle w rozbiegu. Urodził się Pan i wychował w Żywcu. Potem jest Kraków, Politechnika Krakowska, ale wcześniej, jak odnalazłem w jednej z Pana wypowiedzi, lubi Pan zasiadać pod sklepieniem Konkatedry Żywieckiej i wpatrywać się w pewną harmonię tej przestrzeni, architektonicznej w połączeniu z muzyką. No i jeszcze był niżej dopisek, że organy może tak nie do końca, ale perkusja. Czyli Tomasz Konior o mały włos, co stałby się muzykiem? Znaczy teraz już rzadziej bywam w Żywcu. Oczywiście nie odżegnuję się od swoich korzeni, wręcz przeciwnie, jest to dla mnie bardzo ważne, to gdzie to wszystko się zaczęło i te góry niezbyt wysokie, ale ważne dla mnie bardzo, czyli Beskidy. I to nieduże, ale z niesamowitymi tradycjami miasto, jakim jest Żywiec, pozostają dla mnie bardzo ważne. I faktycznie w tym kościele, o którym Pan wspomniał, tak jakby zaczęły się te dwie moje najważniejsze pasje, które ciągle się gdzieś we mnie ścierają i przenikają. Bo tam właśnie zacząłem bardziej świadomie zadawać sobie pytania, a jak to jest, że to stoi? Albo jak to jest skonstruowane, że to sklepienie nie dość, że takie piękne, to jeszcze po prostu trzyma konstrukcję dachu. I to wszystko zaczęło mnie fascynować absolutnie. Do tego światło, proporcje, style. Pierwsza książka, którą dostałem od brata, która, pamiętam, kosztowała 19 zł i miała tytuł Zarys historii architektury Charytonowa. Natomiast w tej katedrze dzisiaj, zresztą muszę Panu powiedzieć, że jako pierwszy chyba przewidziałem, że ten kościół farny stanie się katedrą. Tak jakoś kiedyś to powiedziałem, będąc maluchem zupełnie. Czy to jest katedra? Nie, to będzie. No i jest. W tym samym kościele znajduje się instrument. Fantastyczne organy, przepiękne, barokowe. Kto nie był, niech jedzie i zobaczy. O przepięknym brzmieniu i ten instrument fascynował mnie jakby w dwojaki sposób. Po pierwsze w sposób architektoniczny, to znaczy, że to jest rodzaj budynku w budynku, dlatego że to jest największy z instrumentów, król instrumentów, ogromny jak dom, nawet czasem nie jednorodzinny, tylko wielorodzinny. I na dodatek ten obiekt jeszcze tak wspaniale, dostojnie brzmi. I tutaj pojawia się ta druga pasja, czyli związana z muzyką. Jan Sebastian Bach do dziś jest moim ukochanym kompozytorem. Za kimś powtórzę, że jest początkiem i końcem muzyki. Od tego momentu zaczęła się jakaś niezwykła przygoda z podróżowaniem za festiwalami muzyki organowej po całej Polsce. Jeżeli jechałem na kolonie z dzieciakami, ze swoimi kolegami czy koleżankami, to wybierałem miejsce, gdzie w pobliżu jest jakiś festiwal muzyki organowej.
Było to dla mnie bardzo ważne. I faktycznie chciałem zostać muzykiem. Tak, ale potem młodość jest górna i chmurna i perkusja. To znaczy taka fala muzyki młodzieżowej. No ponieważ nie mogłem grać na organach, bo tak się moje losy potoczyły, że nie poszedłem do szkoły muzycznej ani do konserwatorium. Natomiast będąc w szkole średniej, koledzy potrzebowali kogoś, kto będzie grał na perkusji. Ja się zgodziłem i to się faktycznie zaczęło rozwijać. Wtedy wydawało mi się to dość proste, no bo rytm, tam wybijanie czegoś, ale z czasem okazało się, że to nieprawdopodobnie wciąga. I o mały włos, to ja przez te swoje pasje muzyczne bym nie zdał matury. Ja grałem w pewnym momencie w trzech zespołach naraz i nie miałem czasu w ogóle na naukę. A ponieważ uczyłem się w technikum drzewnym, co nie ukrywam, no nie było moją fascynacją, tak jak architektura czy muzyka, bo chciałem grać, więc grałem na perkusji i chciałem budować czy być architektem i nie dostałem się do technikum budowlanego, więc to technikum drzewne było takie niejako z musu, taki etap. Też okazało się bardzo ciekawym etapem i w tym technikum drzewnym tańczyłem w zespole pieśni i tańca Jodły, czyli jeszcze się zetknąłem z folklorem i grałem na perkusji. Grałem naprawdę bardzo intensywnie. No tak, te artystyczne ciągoty już się wyraźnie zaznaczyły, ale potem jest bardzo solidny, dobry Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Tam pan został inżynierem, architektem dyplomowanym, ale brat pański starszy, jak domniemywam, pracuje na Śląsku i ściąga pana na Śląsk, bo jest budowlańcem. I mówi, przyjedź tutaj, bo tu jest co? Bo tu jest dobra robota, tu jest wyzwanie, tu są pieniądze. Wydawało się to jakieś naturalne, że skoro mam braci, dwóch, którzy zajmują się budowaniem i do tego ciekawym budowaniem, bo odbudowywaniem i konserwacją zabytków, to może by te swoje horyzonty czy doświadczenia związane z architekturą rozszerzyć na tą sferę historyczną i konserwatorską. Dlatego zacząłem się dodatkowo jeszcze uczyć na Politechnice Śląskiej właśnie w kierunku konserwacji zabytków, a z braćmi i u braci pracować na budowach, ale też projektować rzeczy związane z konserwacją zabytków. To się wydawało naturalne i dość oczywiste wręcz, że jednak u nich zacznę. Mówi pan o sobie często, że jest pan miastocholikiem, kocha pan miasto, czyli jest pan takim człowiekiem, który upatruje, że urbanista to jakby coś jeszcze więcej niż ten, który tylko wykreśla projekty jako architekt. Jest pan miastocholikiem, zwracając uwagę na pewne też wyzwania i pewne też nieszczęścia, które wynikają z pewnego chaosu, z pewnych zaniedbań, z pewnych niewykonań. Słowem, to umiłowanie do harmonii i do pewnej symbiozy, to właściwie pana wtedy determinuje tak, że rzuca pan wyzwanie i stąd jest pomysł na studio, na oryginalne koncepcje? Potwierdzam, kocham miasto. Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym człowiek się realizuje, nie tylko pracując, ale również odpoczywając. Wbrew pozorom oznacza to jeszcze jedną kwestię, żeby miasto było dobre również po to, żeby chronić to, co jest naturalne i to, co jest naszym krajobrazem jakby dziewiczym, żeby to miasto się nie rozlewało, dlatego miasto ma być dobrze zorganizowane i dobrze zaprojektowane. Oczywiście ta świadomość we mnie no, narastała, każdy się uczy, zdobywa jakieś doświadczenia, obserwuje, stara się wyciągać wnioski. I otóż moje wnioski prowadzą do tego, że dzisiaj mamy bardzo duży kryzys w projektowaniu miast. Tak jak architekci projektują już całkiem niezłe domy i mają dużą szansę, którą przed nimi otwierają inwestorzy, że jednak mamy coraz więcej możliwości robienia dobrej architektury, co niestety nie idzie w parze z projektowaniem miast. Ja powtarzam, że w budowaniu domów chyba równie ważne jak same domy są przestrzenie między domami. I
dzisiaj widać, że trzeba bardzo silnej determinacji, żeby oprócz zbudowania przyzwoitego budynku o dobrych standardach, pomyśleć o reszcie, o ładnej architekturze, pięknej elewacji, wygodnych wnętrzach, mieć dobrze zagospodarowaną przestrzeń wokół. Właśnie o to chciałbym zapytać, bo to jest sporo do zrobienia. Bo często pan mówi, że architekci muszą przeprojektowywać nie tylko miasta, poszczególne budowle, ale naszą świadomość. Właściwie naszą też i wrażliwość. To chodzi o to, żeby poprawić myślenie o tym, jak żyć mądrze? Kluczowe jest to, że to, co robią architekci, trafiało na świadomego odbiorcę, który wie, że tak naprawdę od tego, gdzie żyje, jak wygląda środowisko, w którym mieszka, pracuje, to ma ogromny wpływ na to, czy ten komfort życia w danym miejscu jest właściwy do jego potrzeb, do jego, dla jego przyszłości, dla jego rozwoju. I to uczenie się wzajemnie przez architektów, obserwacja, jak żyją ludzie, jakie mają potrzeby tak naprawdę i w jaki sposób oni, ci architekci, mogą wyjść im naprzeciw, ale też z drugiej strony to kształtowanie swojej świadomości wokół tego, tak naprawdę, czym jest to miejsce, gdzie jestem, na ile ono daje mi szansę, otwiera przede mną możliwości, stwarza mi komfort bycia, życia, mieszkania, pracy. Bardzo ważne i uważam, że przez pewien czas zupełnie niedoceniane. Ja słyszałem moich kolegów wielokrotnie, od tego zaczęliśmy jeszcze zanim włączono kamery, że architekci wręcz powtarzali, że trzeba być kompetentnym, żeby rozmawiać o architekturze. Uważam wręcz przeciwnie. O architekturze należy rozmawiać z każdym. Dlatego, że architektura tak naprawdę kształtuje nasze środowisko i od tego, jaka jest, zależy w dużej mierze też, kim jesteśmy. Otóż to, kiedy nie tak dawno Katowice aspirowały do stania się stolicą europejskiej kultury, potem był taki czas, kiedy przylgnęła mu nazwa Miasta Ogrodów, wielu sceptyków mówiło, że to pewne takie wizerunkowe oszustwo jest, gdyż tworzymy rzeczy, które nie komponują się z całą resztą. Czy nie napawa pana pewien lęk, że za deklaracjami, za słowami nie idzie konsekwencja, nie idzie determinacja? Wie pan, mnie się wydaje, że jest przyczyną w dużej mierze pewne pomieszanie pojęć, dlatego że chyba nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego pluralizmu, że użyję tego słowa, w kwestii pojmowania tego, czym jest dobra przestrzeń. I nie mogę pominąć wątku dotyczącego modernizmu, tego z okresu powojennego, z lat 70., kiedy zaprzeczono tradycji budowania miast, opartej o zasady, które sprawdziły się przez wieki w całej Europie i na której bazie budowano miasta tak naprawdę. Zasada jest prosta, to znaczy, że mamy ulice, wzdłuż ulic pierzeje. Te pierzeje tak naprawdę tworzą kwartały. W tych kwartałach są poszczególne domy. Tam, gdzie nie ma kwartałów, są place, a tam, gdzie plac jest zielony, są parki. I ta, wbrew pozorom, oczywista, prosta, ale jednak, jak widać, no jednak podważona przez modernistów w momencie struktura, o którą oparte było budowanie miast, czyli tworzenie tkanki miejskiej, spowodowała chaos w przestrzeni. Dzisiaj bardzo trudno nam jest zdefiniować często, czym są przestrzenie między budynkami, bo trudno je nazwać placami, parkami.
to nie są ulice, bo ulica to nie droga w polu, to jest jednak coś, co jest zdefiniowane, gdzie wiemy, gdzie się to zaczyna, jaką ma proporcję, gdzie się kończy. To są te proste zasady, które gdzieś nam się zagubiły i dzisiaj bardzo trudno do tego wrócić, a jednocześnie widzimy, że ta ścieżka, w którą zaczęto podążać właśnie w latach 70., jest ślepa. Ale teraz zbudowane, bo miasta nam się rozpadają. Teraz zbudowany, panie Tomaszu, swoisty, jak niektórzy mówią, akropol śląskiej kultury w postaci tej przestrzeni pokopalnianej. Myślę o strefie kultury, gdzie są cztery obiekty samodzielnie stojące. W samym sobie ciekawe, fascynujące oczywiście pańska siedziba Nospru, a między tą przestrzenią hula wiatr, więc tutaj jakby nie ma tej tkanki, nie ma tej dobrej symbiozy ducha ludzkiego i dobrej myśli architektonicznej. Coś jakby urbanistycznej. Z jednej strony projektując w strefie kultury, bo mamy tam swój ślad na ziemi, te 4 hektary w samym środku, czyli Nospr i otoczenie bezpośrednie Nospru, to jest ten projekt, który powstawał w naszych głowach tutaj właśnie w tym studio. I koledzy, którzy tam tworzyli Muzeum Śląskie, w którym też mamy swój udział, i w Centrum Kongresowe. A wcześniejszy Spodek, prawda? Wcześniej Spodek, to jest pewien miks, który trudno nazwać taką miejską urbanistyką, a jednak działa. Natomiast ja mam ogromną nadzieję, że to miejsce będzie takim naszym Central Park w Katowicach, a wokół powstanie jednak funkcjonalne, różnorodne, bogate i wysokiej jakości miasto, bo są takie możliwości. I wracając też do pewnych marzeń, które roztaczaliśmy wtedy, kiedy odbył się konkurs na przebudowę Śródmieścia Katowic, że i w tym miejscu zadzieje się jeszcze sporo, bo miasto nie jest nigdy tworem skończonym. Miasto się rozwija i oby tak było z Katowicami. Panie Tomaszu, podobno pisze pan wiersze, nawet chyba był wydany taki ekskluzywny tomik, nie wiem, pańskiego pióra, czy też pewna kompilacja tekstów. I to bym chciał przypomnieć takie zdanie Andrzeja Wajdy, który powiedział, że by tworzyć, to trzeba mieć wyobraźnię poety, a wolę kaprala. To jak się pan czuje, jak się pan postrzega, stojąc w kasku budowlanym i w gumiakach, w błocie na placu budowy? To w którą stronę panu bliżej? Do głowy mi nie przyszło, że to, co staram się wyrazić słowami, będzie nazywane poezją, a ja poetą. To nie mój pomysł, natomiast prawdą jest, że te 6 lat nie tylko mojej praktyki zawodowej, ale życia w ogóle związane z budowaniem Nospru, to był czas, który bardzo mocno przeżyłem, jakby wewnętrznie również każdego dnia i nocy, bo jak sobie przypomnę, te nieprzespane noce również na budowie, gdzie walczyliśmy o to, żeby ten zamysł się powiódł, to siłą rzeczy odciska pewne piętno i być może tutaj jest przyczyna, był pan kapralem. Że będąc kapralem, ale też przechodząc swego rodzaju cierpienia, ponoć tutaj jest tak, że żeby być poetą, to trzeba cierpieć. Być może to przełożyło się na język specyficzny tego, co rzeczywiście w tej książce ma miejsce. Te słowa, do których pan się odnosi, one mają opisywać trud tworzenia. I tworzenie, i to, czym to miejsce ma się stać, czym ono ma być w takiej też codzienności korzystania z tych miejsc. Nie wiem, może ma być pewnego rodzaju podpowiedzią też, na co zwrócić uwagę.
z taką intencją to było pisane, żeby zatrzymać też gdzieś być może w kadrze za pomocą świetnych fotografów, między innymi Bartka Barczyka, który zrobił no, po prostu fantastyczne zdjęcia z tych kolejnych faz budowy i ten opis, który przywołuje czy też zatrzymuje pewne obrazy za pomocą słów w tej książce. Taka przygoda. No nie ukrywam, że marzy mi się, żeby jeszcze coś podobnego kiedyś przeżyć w życiu. Panie Tomaszu, to jest pytanie również do pana zawodowe. Jako architekta i urbanisty. Oczywiście myślę, że zasadne, bo koło jest symbolem doskonałości. W którym miejscu pan upatruje obecność Boga jako pojęcia transcendentalnego, a także w swoim życiu w tak rozumianej krzywiźnie życia? Dotyka pan absolutu, przynajmniej próbuje mnie namówić, żebyśmy go dotknęli tutaj razem w tej rozmowie. Otóż mogę to oddać jednym słowem, wszędzie. I nawet w tym chaosie i w tym zmaganiu się, kiedy nam rzeczy nie wychodzą, albo kiedy się na coś złościmy i czujemy taką niemoc, to również te stany są człowiekowi bardzo potrzebne dla zrozumienia tego, gdzie jest i po co. W tych dniach w Katowicach był jeden z guru współczesnej myśli urbanistycznej, czy też planowania przestrzennego w pojęciach szerszych, bo wkraczających także w informatykę, pan profesor Klaus Kunzmann. Mówił o zagrożeniach, które niosą te nowe miasta, miasta widma, smart cities, które przesiąknięte są bezdusznością, tym powszechnym sięganiem do życia przez smartfon, w którym znajdujemy partnera na kawę i często człowieka partnera na życie. Słowem kompletnego zdehumanizowania. W całym tym jego wystąpieniu ani razu nie padło słowo o obecności czy też nieobecności transcendencji. To oznacza, że z tego jesteśmy już całkowicie wyprani? Mam nadzieję, że nie. Natomiast wie pan, tak jak z tymi współczesnymi nowymi technologiami dostajemy coraz więcej możliwości, tak też niepostrzeżenie. Mamy coraz więcej zagrożeń, z których być może wtedy, kiedy sięgamy po te zdobycze techniki, nie za bardzo zdajemy sobie sprawę. Wie pan, ja nie ukrywam swojej nostalgii za tradycyjnym, opartym o sprawdzone wartości miastem, a w nim za miejscami, które to miasto jakoś wyrażają w sposób szczególny, gdzie czuję się dobrze, gdzie do których to miejsc chętnie wracam. A jesteśmy w dobie, kiedy w zasadzie nie ma ograniczeń. Ta globalizacja nas z jednej strony dopada, a z drugiej strony z wielką ochotą z tego korzystamy. Więc chyba tym bardziej to przebywanie w miejscach, które mają swoją tożsamość, w których czuję taki komfort i bezpieczeństwo związane z tym, że to jest jakaś dobra kontynuacja czegoś, co się sprawdziło przez lata albo wieki, przedstawia dla mnie często większą wartość niż to niepoznane i to, co jeszcze można odkryć za pomocą internetu, pewnej wirtualnej rzeczywistości, smartfona, nowych programów, które otwierając pewne szanse i możliwości, z drugiej strony wywołują takie poczucie, i muszę panu to szczerze powiedzieć, zagrożenia, bo już nie wspomnę o tym, że ciągle zapominam swój kod dostępu do różnych aplikacji i muszę je robić na nowo.
że coś się wiesza, tak sobie niestety ruszam czasem wyobraźnią, no co będzie, jak nam w końcu prąd wyłączą? Będziemy pozbawieni wszystkiego, co wydaje się nam dzisiaj tak szalenie ważne. Czy coś nam jeszcze zostanie z tych takich rzeczy czy wartości, które w moim rozumieniu są absolutnie bezcenne? Panie Tomaszu, to, co pan przed chwilą powiedział, myślę, że tak, to jest otwarte pytanie, co po nas zostanie. I tutaj na koniec chciałbym właściwie pana zapytać, czy czuje się pan człowiekiem nie tyle spełnionym, co spełniającym się, człowiekiem szczęśliwego fachu, szczęśliwego wyboru przed laty, że po nas, po zwykłych zjadaczach chleba, poza dobrym wspomnieniem, często nie zostanie nic, a to, co zostanie, może zjedzą myszy, a po panu zostanie konkret, dobra budowla, dobra przestrzeń, duch zmaterializowany. Concrete, jak mówią, czyli też beton, mówią Anglicy, no, ale z duchem. Współczesny kamień. Wie pan, byłbym absolutnie nieszczery, gdybym powiedział, że nie czuję się człowiekiem spełnionym. Jeżeli ma się dwie pasje, tak mocne, które łączą się z dwoma ogromnymi wartościami, z których jedną jest miejsce, a drugą jest muzyka. To jeszcze tylko miłość do tego dołóżmy i już możemy powiedzieć, że to jest jakby kwintesencja spełnienia. I te miejsca związane z muzyką, które jest nam dane robić w zespole, świetnym zespole, któremu na każdym kroku chcę dziękować za to, że mam tą szansę z nimi pracować i jednocześnie bywać w tym, co udało się nam wymyślić i zbudować. I poznawać kolejnych ludzi w tych okolicznościach. I ci ludzie to muzycy bardzo często, czyli ludzie z nieposkromioną wyobraźnią, niesamowicie wrażliwi. To te spotkania, zarówno tutaj, żeby to robić, jak i tam już, jak to jest zrobione, że to jednak działa i ma sens. No, to daje poczucie spełnienia. Oby trwało. Jeśli zobaczymy Tomasza Koniora zamyślonego, siedzącego w fotelu sali koncertowej, tutaj w pobliskiej symfonii sali koncertowej Akademii Muzycznej, bądź też sali koncertowej NOSPR-u, to zobaczymy człowieka szczęśliwego. Który prawdopodobnie będzie myślał nad kolejnymi wyzwaniami, bo są dwa miejsca, gdzie no, nie ukrywam, że ciągle mi się dobrze myśli, czyli w kościele i w sali koncertowej. A są nowe wyzwania, zatem oby się działo. Bardzo dziękuję za spotkanie z nami. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo.